Witamy Was bardzo serdecznie po raz kolejny już na następnych warsztatach, które są organizowane przy festiwalu, Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. Bardzo różne warsztaty o różnej tematyce. Możemy się tu zawsze czegoś ciekawego dowiedzieć, nauczyć, podpytać. Dzisiaj warsztaty związane z wykonywaniem bukietów. Bukietów różnych, nie inokwiatowych, takie jak w kwiaciarni, ale bukietów ze zbóż, a te z bukietów takie, które były święcone w Matki Boskiej Zielnej. Ale to o tym może jeszcze za chwilę, bo na razie przedstawię osobę prowadzącą, a jest nią Hania Gąsienica-Sieczka, która na co dzień prowadzi kwiaciarnię Maciejka i stąd motyz, to jest, moi kochani, taki wybór. Poza ziołami i siarodką, którą poświęciła, moi kochani, zerwała we własnym ogródku, to jest przeróżne zboża, jak widzicie, i kwiatki do dekoracji. Haniu, co dziś będziemy robić? Czego się będziemy uczyć? Przede wszystkim będziemy wykonywać bukiet okrągły z zbóż, traw, zatrwianu, coś, co mamy również też na naszych łąkach. To będą proste bukiety, które będą dekoracją naszego stołu. Mamy w nich lawendy, osty, będą wykończone eleganckim sznurkiem lub też naturalną rafią, którą pozyskujemy też z roślin. No u nas na Podhalu nie mamy takiego dużego wyboru, moi kochani, bo jak chodzi na przykład o zboża, to zaledwie łowię sutok łobrodzi i to jeszcze nie zawsze zeźre, bo u nas jest krótki okres wegetacji, stąd czasem trzeba na jesień ściąć łowie, skosić go, jeszcze czasem zielony nawet, jak nie zdąży zeźreć. Stąd się nawet było takie przysłowie, jest, ono w tej chwili może mniej funkcjonuje, że jest tu początek wody, ale koniec chleba, no bo poza grulami i łowcem nic się na Podhalu Wielkiego nie urodziło. Ale to, co możemy spotkać na nas jak Polak, to Hani udało się zdobyć zwykłe trowy, lawenda, nawet podobno mamy tu zasuszony tytoń i z takiego tytoniu Hania zrobiła już dwa kwiatecki. No to zacynamy. Weźmiemy, proszę bardzo. Mamy tu pięknego karczocha, którego też udało nam się jakoś zasuszyć i możemy wykonać przez połączenie karczocha, lawendy, proszę bardzo. Tutaj, proszę, ładne. Jeszcze, Haniu, może wspomnimy o kolorach, bo to nie są naturalne kolory syćkich zbóż i syćkich traw. Dokładnie, mamy tutaj trawy naturalne, mamy bielone, farbowane. Wszystko zależne jest od tego, jak tak naprawdę wysuszy się dana roślina i trzeba tutaj powiedzieć przede wszystkim o tym, że suszyć też należy to robić przede wszystkim w odpowiednim czasie. Roślina musi być zerwana przede wszystkim w okresie, gdzie jest ciepło, gdzie jest słońce, w południe. Wtedy ta łodyga, ta roślina ma najmniej wilgoci w sobie, co powoduje, że lepiej ona się będzie suszyć. Tak samo jak chodzi o zerwanie danej trawy czy kwiata, w momencie, kiedy zerwiemy go w pełnym kwitnieniu, niestety jest to narażone na to, że ta roślina nam się będzie z czasem wypylać. Natomiast zaraz przed samym pełnym kwitnieniu ta roślina jeszcze po ścięciu parę dni rozwija swoje kwiaty, więc jest możliwość potem zostawienia tego w ładnym rozkwicie. No i trzeba pamiętać, że suszymy dane rośliny w suchym, przewiewnym miejscu i przede wszystkim bardzo ciemnym, bo jeżeli będziemy go suszyć w jasnym pomieszczeniu, to niestety będzie nam ta roślina traciła kolor, no co powoduje, no, że już nie ma takiego efektu, jak chodzi o kolorystykę bukietu. Więc jest to bardzo ważne, prawda? Niby drobne rzeczy, a bardzo ważne i bardzo potrzebne. Moi kochani, jakbyście chcieli sobie jakiś bukiecik ususyć, jest tu też lin, widzę, który był wcześniej sioty na
podholu, bo przecie były koszule lniane potrzebne, zresztą do dziś są potrzebne, ale dziś już lnu na nasych polach nie uświadczycie. Zaczynamy robić bukiety. Cekome, co nam tu Hania zaproponuje. Jakie trowy, jakie zboża. Łosty. Kwiatki do tego. Lawenda, którą na co dzień wykorzystywano jest w Sofie, bo ubrania góralskie są głównie... Tak, bo... Dokładnie. Bo to są sukniane, albo to jest ze skór rzecy, stąd lawenda jest bardzo potrzebna, co by właśnie odganiać te niepotrzebne insekty, w tym wypadku mole, co by się nie chytały góralskiego łodzienia. Ale muszę wam jeszcze powiedzieć, że takie bukiety święciło się w Matki Boskiej Zielnej, to jest 15 sierpnia i do dziś właściwie baby nie są do kościoła takie bukiety. Bukiety złożone z różnych zbóż, z różnych ziół głównie, takich bardzo prostych, o których się już dziś zabocyło. Był dziurawiec, który babcie nasze susyły, zbierały na jesień i susyły, bo dziurawiec lecył różne, że tak powiem, rzeczy, o których nasze babcie wiedziały. Był koński sow nawet, którego teraz się wykopuje, chce się go wyplenić, a koński sow się parzyło na biegunkę, czy zwierzętom, czy nawet ludziom. Babka lancetowato, jak się kto skalicył, to se mógł palec łowinąć takim liściem babki lancetowatej albo aloesem w izbie już w domu, ale na polu właśnie zerwało się babkę lancetowatą. Często gęsto była też kawałek gałązki z lipy, no bo lipę parzyć trzeba było w tej, kiedy nam groziło jakieś przeziębienie. Czasem też i rumianek, to bo się piło herbatę rumiankową, miętową, na żołądek, żeby być zdrowym. Stąd też nasi przodkowie tak bardzo nie chorowali, bo umieli się troszkę leczyć sami tym, co rosło w ogródku, tym mogli się lecić. Dziś przejedziemy kosiarką, syczko pięknie wykosimy jeszcze, nie daj Panie Boże, ktoś i chwastok zweźnie i chwastę syczki wypleni, a właśnie tymi, powiedzmy w cudzysłowie, chwastami do niej się lecyli. I taki wionecek, powiedzmy, bo to nie były kwiatki, ale ozdobione ino kwiatkami, ale zioła poświęcone w Matki Boskiej Zielnej trzeba było powiesić do góry nogami, tak jak Hania tu wspominała, co by to wyschło dobrze. I wiesało się najczęściej pod szczechą. Czemu? Po to, że te święcone zboża, te zioła święcone chroniły chałupę przed pierunem. Co by się chałupa nie spolała, bo do niej były głównie chałupy góralskie, drewniane. Stąd często gęsto były pożary. I przed pożarem takie zioła chroniły, poświęcony bukiet chronił chałupę przed pożarem, przed nawet zalociem, czyli przed powodzią. Tys, czasem jak sła jakoś i chorość, albo sła burza wielko, to ludzie polili, świecili świeckę Matki Boskiej Gromnicznej Święconą i polili właśnie te zioła, co by odegnać to syćko zło. Nawet pacowie, jak wychodzili w hole, redykali się na wiosnę, wychodzili z łowcami w hole, to tys łokadzali swoje łowce, czyli kadzieli tym dymem spolonym ze święconego ziela. I tak, moi kochani, to jest troszkę już można powiedzieć historii, bo coraz mniej ludzi święci, choć chrzestną Matki Nasę na szczęście jeste, tak? Jeste święcą bukiety w Matki Boskiej Zielnej. A teraz wracamy się. Haniu, czy takie bukiety na przykład zamawiają w kwiaciarnicy? Raczej już nie, chyba nie. Raczej. Częściej, niestety, albo stety, moda wraca do tego, że panie chcą mieć elegancki bukiet. Mało, że go wieszają i święcą, natomiast potem jednak jest to ozdoba gdzieś w mieszkaniu, stołu i chcą, żeby jednak ten bukiet był i prezentował się elegancko. Więc czyli wcześniej to przeznaczenie było trochę inne, stąd się to pewnie bierze, no ale dobrze, że w ogóle, stąd uczymy się robić bukiety, jak widzicie, jak powstają. Tu to kozdy radzi, jak może
Warsztatowicze też próbują, podpatrują panią Hanię, co ona tworzy i próbują jak mogą. Taki bukiet też może być ozdobiony różnymi suchymi kwiatkami. Mamy tam zresztą zasuszone kwiatki i łosty przepiękne, z pól wzięte. I można to też ozdobić, żeby było i kolorowo, i pięknie. Czy takie trowy, Haniu, można samemu zafarbić? Można, natomiast nie jest to łatwe, zwłaszcza, że trzeba przede wszystkim wiedzieć, jak to zrobić i kiedy tą trawę ściąć, żeby można było ją zafarbować, bo nie każda trawa da się w odpowiednim momencie, nie zawsze po prostu złapie kolor. Musi być już sucho, żeby ją zafarbować? Różnie. Tak jak tutaj mamy wrotycz, który jest farbowany jeszcze żywy. Jest farbowany żywy i on w momencie, kiedy usycha, nie traci nam na kolorze, wręcz przeciwnie, robi się taki bardziej głęboki kolor z ostrego, bardziej ciemny kolor, bo sami wiemy, że wrotycz jest żółty i potem w momencie, kiedy już jest w pełnym takim rozkwicie, robią się na nim ciemne plamki, w momencie zafarbowania jest zawsze elegancki. Tu nawet widno, że jest farbiony, bo jeden listek czy dwa nie chyciły, są zielone, a wrotycz cały jest taki bordowy, taki mocno czerwień. A zdradzi z nam, Hania, tajemnicę, jakimi to farbami się farbi? Tak? Nie zdradzę tajemnicy z tego względu, że my jako w kwiaciarniach takich rzeczy nie robimy. Są odpowiednie i lakiery, i farby, którymi po prostu można takie kolory uzyskać, których my niestety w domu nie damy rady. Kwiaciarnia Maciejka z Zakopanego, Hania Gąsienica-Sieczka przygotowuje dziś bukiety razem z naszymi uczestnikami warsztatów. My owoc też nie zabocujemy, owoc wszystkich, którzy chcieliby przyjechać na festiwal, którzy są sercem z nami, sercem z kolejnym już Międzynarodowym Festiwalem Folkloru Ziem Górskich, na którym to odbywają się nie ino koncerty zespołów, ale jak widzicie przeróżne warsztaty. I jedne z nich to dziś warsztaty, można by powiedzieć nowocześnie i po literacku florystyczne, bo tak powinno to słowo brzmieć, a dla nas to zwykłe robienie bukietów z zasuszonych zbóż, kwiatków i bukietów. Nie bardzo zwykłe, bo zrobić taki bukiet nie jest łatwo z tego względu, że ile rąk, ile osób, tyle różnych bukietów, tyle różnych wizji. I trzeba troszeczkę poświęcić czasu, żeby jednak tego się nauczyć, bo jak wszystko nie jest takie proste. Proste jest, jak się patrzy, o ładnie ktoś wykonał, natomiast samo wykonanie nie jest to aż tak łatwe, ale jak ktoś... Nawiązała troszkę do tych bukietów święconych Matki Boskiej Zielnej, pomyślała sobie temu, że to są łatwiejsze, bo tak bym, co się znalazło, to się podłączyło, bo kozde ziele, kozdo trowa, to właściwie miało jakieś przeznaczenie u naszych babć i u naszych mam, stąd wiedziały, co nazbierać. Nawet borówcok dołączały, czyli krzocek borówki, jagody, bo zaś też na biegunki borówkę się dawało, czy borówkę nawet z zasypaną cukrem, taki sok. A dziś mamy tu dużo, dużo większy wybór, bo Hania nam tu przyniosła z kwiaciarni właśnie wybór trof, wybór zbóż, duzy, lnu. No i do tego jeszcze właśnie przyozdobić kwiatkami, co by to wyglądało ładnie, kolorowo i estetycznie. U Hani już bukiet powstaje. No, zajmuje się tym na co dzień, to jest przepiękne, już wam mogę powiedzieć. Bardzo kolorowy. No bo jesień musi być kolorowa, nie może być smutny.
musi dać troszeczkę życia w momencie, kiedy już niestety nastaje bardziej pochmurny i deszczowy dzień. Wchodzi się do takiego domu, gdzie kwiaty królują, od razu inne nastawienie i chce się żyć. Uczestnicy nasi też próbują coś stworzyć, uvidzimy, co się im uda zrobić, ale to za chwilkę, bo oni na razie, moi kochani, tworzą, wiążą, wiązać trzeba nicią lnianą, co by to wszystko było naturalne, takie nici lniane tu tak mamy, no i za chwilę będą bukiety, które, tak jak Hania powiedziała, ozdobiają chałupę góralską. Mniej no góralską, ale kozdą inną. To jest tytoń, Gosiu, a ty do tej pory nie kurzyła. Lawenda. Julka ma lawendę, o której my go dalizę się często do sofy ją wkłada, co by się nam mole nie chytały. Ubrań góralskich, czyli łodzienio, jako? Kompalsowa. Skądże tako trowa, Haniu, albo skąd tako nazwa? Te trawy sadzi się specjalnie po to, aby właśnie wykorzystać we florystyce. Jest to teraz taka trawa bardzo na czasie, jak chodzi o wykonanie różnych dekoracji, przede wszystkim ślubnych. Bardzo często teraz używa się do dekoracji ślubnych, styl bardziej taki zwiewny, pięknie się komponuje z kwiatami i ozdabia pięknie stoły weselne. To już teraz wiemy, skąd się to wzięło i skąd nazwa tako. Ja to zapytam cię jeszcze o to, spytam się, bo u nas to się go do połka po góralsku, połka, ale taka połka u nas nie rośnie, raczej tak na terenie takim bagnistym, prawda? No to w rowach, tu go w taki teren bardziej wodnisty, mokry. Mokry. Tak, i to bardziej przy takich, przy wodzie, tak, w potoku, przy potoku bardzo, bardzo często są, występują i też wiadomo, że w momencie, kiedy w złym momencie się ją zetnie, cały kwiatostan po prostu się wypyla i nie jesteśmy w stanie nic już z nim zrobić, dlatego po ścięciu nie powinno się jej wkładać do wody. Jednak wszystko trzeba wiedzieć, że nie jest takie proste. Do kozdy jednej rośliny trzeba mieć wiedzę taką, co by wiedzieć, jak się z nią zachować, kiedy ją ścinać, jak ją hodować, kiedy ścinać i potem jak się z nią zachować. Czy wkładać do wody, czy suszyć od razu, czy odwróconą do góry nogami, czy też nie. To wszystko jest potrzebne do tego wiedza. Co se my namarasili, to nie problem, przecież pozamiatamy, posprzątamy po sobie. Jak się tworzy, to i się brudzi, niestety. Musi tak być. Na razie podzieramy, jak te bukiety powstają. Hania już pewnie będzie kończyć pomału, no ale na to robię warciutko z drygiem, bo robi to na co dzień w swojej kwiaciarni. Gosia, Julka i Wawrzek też tworzą swoje bukiety i łowiają lnianą nicią, wiązą, co by to wszystko się trzymało kupy, co by się nie ozleciało. I sobie potem można było włożyć taki bukiet suchy do flakona, tak jak Hania tu powiedziała, ozdobić pięknie chałupę, łódź środka. Wiążę ci na kolbkę. Nie? Zaszczęć. Nie? Jak to mamy, trzeba zrobić. No, i tu jeszcze idę. Poproszę.
Jesień kojarzy się zawsze z kolorami, więc musimy to troszeczkę... Jesień tatrzańska jest najpiękniejszym chyba, jeżeli chodzi o kolory takim, taką porą roku, nie? Tak. Na wszystko. I trzeba to wykorzystać, bo są to piękne kolory jesienne, które też w zależności od tego, jaka ta jesień jest, to tak, takie też te trawy potem mają kolory. No, jeżeli mamy dużo deszczu, no to nie jesteśmy w stanie uzyskać takiego pięknego koloru i efektu. Natomiast jak jest piękna jesień, słoneczna, no to powoduje, że jest tak naprawdę z czego wykonać, bo wtedy te bukiety są piękniejsze. Udał się bukiet? Już jest zrobiony, gotowy? Nie udało się? No to trzeba byłoby się chwilę uczyć, żeby umieć tak jak pani Hania. Nie jest to takie proste, jak widzisz. Ja inno wam zobaczuję, że wszystko to, co robimy tu na Kozdek Warsztatach, to dzięki organizatorom Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem, który zazwyczaj co roku odbywa się końcem wakacji, końcem sierpnia. W tym roku nie spotkamy się na Dolnej Równi Krupowej, ale mam nadzieję, że będziecie nas obserwować, patrzeć, słuchać, podpaczować, co tu się dzieje, jakie warsztaty są, co na wtorek warsztatach można się nauczyć i będziecie sercem z nami w Zakopanem. Zaznaczyć, bo możesz sobie go dostawić do innych kwiatuszków. Takie, które ci się tu fajne, bo te trawki, jak sobie tu ułożysz, to nie, drugie możesz sobie dawać troszkę wyżej albo niżej. Tylko dookoła. Jedno za drugim, wtedy ładnie wygląda. Kilka progu jest, tak, pani Hania? Próbuję, ale się nie udaje. Udaje się, dopiero zacynos. Też mogę ci troszkę pomóc. Jeden bukiet już powstał, taki trochę duży nawet bukiet, można powiedzieć. Teraz mniejszy, skromniejszy, drobniejszy. Ja ci pomogę na początku. O, widzisz, pani Hania ma takie delikatne palce rączki, że widzisz, że umie to nawet już pięknie od razu ułożyć. Samo się jej w palcach układa, widzisz? No by się tak nie chciało, opatrz. O! I jak dasz mi jeden taki drucik, jak był ten dłuższy, to ja ci tu zadrutuję i sobie będziesz dalej robić. Będzie ci łatwiej. Dziękuję ci bardzo. Proszę bardzo. I teraz możesz sobie dostawiać do tego. Dziękuję. Aha, czyli można się wspomóc w połowie. Trzeba się wspomagać z tego względu, że niektóre rośliny nam rosną bardzo krótkie i w momencie, kiedy jest potrzebne przedłużenie, trzeba się wspomóc albo drutem, albo obcą łodygą, no, która jest wskazana we florystyce tak naprawdę. Tego jeszcze przy festiwalu nie było, to po raz pierwszy chyba właśnie jest pokaz robienia bukietów, nie chyba, no na pewno. Kiedyś właśnie powstawały takie bukiety do święcenia na sierpień. Z tego co wiem, to panie przyjezdne nawet kupowały takie bukiety na stoisku, ale to były bukiety typowo właśnie z ziół złożone. Te, o których mogę dać, ze święci się w Matki Boskiej Zielnej. A tu są bukiety bardzo takie ozdobne na stoły, do ozdoby chałupy. Zresztą wbrew pozorom chałupę się zdobiło częściej, bo nawet na zielone świątki górole zdobili zawsze chałupę zielonymi gałązkami. Tak. Głównie z modrzewia, tak, przypinali
przypinali nad chałupą, nad drzwiami, na ścianie, co by właśnie troszkę zapochniało, co by było weselej. A z kolei na Boże Narodzenie gazda zatyko gałązkę nad drzwiami. Gałązkę taką, którą tworzy krzyż, co by dobrze się wiedło gazdom, ale i tym, którzy będą tą chałupę odwiedzać. Też sobie Pan Bóg błogosławił. Zboża przeróżne, i pszenica, i zytu, i lin jest tu tak, powiedziałbyś, ze z takiej gałązki, potem powstawało płótno lniane. Leni tu nie ma, moi kochani, bo tu syczka pracujący. Bukiety powstają, przepiękne bukiety. Coraz to piękniejsze. A z łoku ciesy. To jest... Chyba lepiej mi idzie praca z heblem niż z takimi delikatnymi kwiatuszkami. Ręce... No trzeba mi... Nie, praca z kwiatkiem nie jest taka delikatna. Nie. Ale trzeba mieć takiego troszeczkę artyzmu. Chociaż troszeczkę. Jak sobie w trakcie pracy przycinamy, powoduje też, że, no nie ukrywajmy, bukiet też jest nam troszeczkę lżejszy i łatwiej się go układa, prawda? Na co dzień Hani mama pomogła w zakładzie, w kwiaciarni. Też takie piękne bukiety tworzy. Hania, od kiedy się tym zajmujesz? Jak długo? Ja już będę tak oficjalnie, no to jest 15 lat. Natomiast wcześniej, chodząc do szkoły, miałam taką możliwość, że po swoich zajęciach mogłam przychodzić do kwiaciarni, gdzie panie poświęciły mi swój czas i swoją wiedzę do tego, żeby mnie nauczyć pewnych rzeczy. I no, powoduje to, że do dnia dzisiejszego mogę sobie po prostu w tym pracować, co nie ukrywam, jest dla mnie wielką satysfakcją i jest to praca, której chyba bym nigdy się nie chciała zrezygnować z tego, bo jest to coś, co po prostu kocham. No lepiej jak się robi to, co się lubi. Zawsze gadam, że to jest największe prawdopodobieństwo, zrobi się to właśnie dobrze, fachowo i no lepiej. No i bukiet prawie. Tak, bo chciałabym, żeby ten spód bukietu był ładnie wykończony, bo wiadomo, że łodygi są różnej długości i mając materiał taki, który powoduje, że te łodygi będą... Bukiet będzie wykończony na spodzie elegancko, no potem postawimy i nie będziemy musieli zakrywać dolnej części łodygi. No właśnie, bo taki bukiet niekoniecznie musi być we flakonie, czy w jakim wazonie. Najważniejsze jest no, przede wszystkim umiejętność ułożenia, co powoduje, że nasz bukiet swobodnie będzie stał na stole bez podtrzymywania i bez wkładania do wazonu. Takie bukiety można zrobić i z suszu, natomiast z żywych kwiatów poprawne ułożenie powoduje, że ten bukiet będzie się sam trzymał na stole. Wydaje się nam takie nieprawdopodobne, a jednak... To znaczy, troszkę to tak wygląda jak snopek zboża, snopek głowca, który się ułoży odpowiednio i związę snurem też zrobionym właśnie ze słomy. Powinien ten snopek być tak zrobiony, żeby stoł właśnie i nie walił się, o czym tu przed chwileczką goda Hania. Co teraz jeszcze mogę dołożyć, żeby ładnie wyglądało? Musimy go tu zapełniać spodem, żeby nie było prześwitu łodygi,
Czyli z czymś takim gęstym, tak? Gęste, musi być gęste, czyli albo dobre, tak, albo te trawy, one też niby są długie, natomiast powodują, że kwiatostan jest pełny. Dobra. Odcina, tak? Bo Wawrzyk odcina, przygotowuje, odcina do odygi, przygotowuje odpowiednią długość kwiatków i zbóż. Pałka. Pałka wodna, tak? Najczęściej właśnie tak wygląda na terenach. Mokryk, wodnistyk rośnie, podmokłyk. Z tego mogą powstać słomki do picia. Przypatrz, jakie loj jest. Rupso, cieńso. No pani Hania już wykończa bukiet. Wykończa go i za chwilę nam pokazę, jak on stoi na stole. Zaraz tu sprawdzimy, czy się tak udało, że się nie będzie kiwał na boki. Nie wierzymy w Hanie umiejętności, że tak będzie na pewno. Równo, jak jeście słyszeli, równo podcięty. Daje to. To już cię nie będziemy tak bardzo sprawdzać, Aniu. Grunze bukiet jest piękny. Dokładnie jest szarotkę ogrodową. Bo szarotka górska jest kwiatkiem chronionym, nie wolno się jej tykać, broń Boże, ale do ogródka sadzonkę można sobie kupić, posadzić w ogródku. I szarotka górska jest. No i już dobiega końca robienie bukietu, czyli tym samym warsztaty dobiegają końca. A wy progujcie to, co my. Uczcie się, podpatrzujcie i progujcie. Może się uda. Jak się pierwszy raz nie uda, to trzeba progować jeszcze raz, aż do skutku i na pewno coś z tego będzie. Obiecuję, żeby ten bukiet jednak nam stanął na stole. No i udało się. To, co Hania opowiadała, jak trzeba budować bukiet, odpowiednio układać kwiatki, co by to potem pięknie wyglądało i kolorystycznie, ale co by się trzymało kupy i co by potem pięknie stało na stole, co by ozdobiało nasze chałupy, to w tej chwili możemy już uwidzieć. Jest ozdoba, Haniu, tak? Mamy możliwość, to wykończymy sobie też kwiatkami, które niestety trzeba mieć w ogródku. To są nieśmiertelniki, z których kwiat jako kwiat jest piękny, natomiast ciężko jest go zasuszyć razem z łodygą. Są używane same główki nawet do wianków na Wszystkich Świętych. To jest tak bardziej w formie ozdobnej, co by jeszcze, co by to jeszcze piękniej wyglądało. Pani Hania ozdobio nieśmiertelnikami. I widzicie, powiedziałbyś same trowy, zboża. Jak się na co dzień patrzy na to w polu, to widzi się, że nic z tego pewnie
nie będzie, nie koniec, nie jest nikomu, nie potrzebne jest nikomu, a jednak przypatrzcie się, jakie cuda wychodzą ze zwykłych trof, ze zwykłych zbóż, zabarwionych na różne kolory. Kończymy już bukiety pomalutku. Hani pozostało nam podziękować. Haniu Bóg zapłodź wielki za to, coś nam przekazała, pokazała, nauczyła. Bardzo serdecznie dziękujemy. No i moi kochani, mam nadzieję, że nie zabocycie o Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. Tym razem nie na Dolnej Równi Krupowej, ale się przynajmniej możemy słyszeć, widzieć i podpatrzeć to, co na naszych warsztatach usyły nas osoby wykładające, opowiadające o tym, co w życiu radę robią, co im wychodzi najlepiej. W tym roku bukiety, malowanie na tkaninie, haft i jest z tego Beliny. Bóg zapłodź wielki. Dziękujemy.